Witajcie dziewiarki, dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć troszeczkę o robieniu żakardów, takiej technice również zwanej fair isle, która wiem, że bardzo się podoba. Niektóre panie do tego podchodzą z pewną nieśmiałością, boicie się robić tą techniką. A ona wbrew pozorom nie jest taka bardzo trudna, jest bardzo dużo opracowanych schematów. Przyniosłam Wam pokazać taką czapeczkę, gdzie te czapeczki zaczęła robić Michalina, co zawsze podkreślam. Ona znalazła fantastyczną książkę, którą również można u nas kupić, tak? Nordic Knitting Tradition. I w tej książce jest bardzo dużo opracowanych wzorów, takich diagramów, gdzie widać dokładnie, jak ten wzór się kształtuje. Można oczywiście łączyć tutaj różne kolory, natomiast świetnie do tego nadają się włóczki, no chociażby takie jak Yavol Magic Degradé z Langyarnsa, ponieważ ona sama w sobie jest już bardzo taka kolorowa, cieniowana i taki właśnie efekt przechodzenia kolorów można uzyskać przy połączeniu takiej włóczki kolorowej z kolorem jakimś jednolitym. Tak? Tutaj wzięłam oczywiście przypadkowo, można się bawić tymi kolorami, dobierać naprawdę fantastyczne efekty. Powiem więcej, robiąc z jednego motka wychodzą nam takie czapki, no co najmniej dwie, jak nie trzy. I każda z nich wychodzi inna, bo wszystko zależy od tego, w którym momencie zaczniemy, te kolory nigdy nie są takie same, tak? Także one wychodzą różnie, jedna będzie miała żółtą tutaj końcówkę, inna turkusowa, przerobiłam to, więc te czapeczki wbrew pozorom nie będą nigdy takie same, nawet jeżeli będziemy robić według takiego samego wzoru. Tak jak powiedziałam, ta technika wymaga oczywiście pewnych umiejętności, ale nie jest aż tak bardzo trudna, jakby się mogło wydawać. Można się przy robieniu takich żakardów posługiwać narzędziami. Na przykład firma Prym ma takie naparstki, gdzie można kilka kolorów prowadzić jednocześnie, można dwa kolory prowadzić i robić to też pomaga. Natomiast ja powiem szczerze, nie przepadam za takimi narzędziami. Wymyśliłam sobie inny sposób robienia żakardów i to dzisiaj bym właśnie chciała Wam pokazać, chciałabym się podzielić. Żakardy oczywiście nie muszą być tylko w takim robieniu na okrągło, w czapeczkach, ale tak samo można to wykorzystywać przy robieniu swetrów, więc też fantastyczne dzianiny mogą tutaj powstać. Tu są też prościutkie te żakardy, natomiast efekt myślę, że jest ciekawy. I jednocześnie ta metoda, o której będę Wam dzisiaj mówić, łączy w sobie dwa sposoby robienia na drutach. Ponieważ każda dziewiarka robi inaczej, ale są też takie dwa podstawowe, co zapewne widzicie też na filmach różnych na YouTubie, sposoby robienia na drutach, czyli sposób angielski i sposób kontynentalny. Większość z nas robi sposobem kontynentalnym, czyli mając nitkę nawiniętą na lewej ręce, oczywiście mówię o osobach praworęcznych, mając nitkę nawiniętą na lewej ręce i jak gdyby robótkę kierujemy w lewą stronę. Natomiast w Anglii robią troszeczkę inaczej, to znaczy nitkę mają po prawej stronie i ta robótka wprawdzie też idzie w lewo, no ale w Anglii, jak wiadomo, jest wszystko inaczej, lub we Francji jest inaczej, a podobno, tak mówi anegdota, że Angielki dlatego robią właśnie w taki sposób odwrotny, że podpatrywały przez kanał La Manche francuski, które robiły trzymając ten sposób, no i na zasadzie odbicia lustrzanego. No, słyszałam też inną wersję, że to jest dokładnie na odwrót, że to właśnie francuski patrzyły, jak Angielki robią, no ale to już jest dyskusja na temat wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Więc do rzeczy, chciałabym Wam teraz pokazać, jak ja robię takie żakardy. Przy robieniu tym sposobem, który chciałam Wam dzisiaj pokazać, nitkę mamy po dwóch stronach. Jedno z tej, jedno z tej. Ta nitka, która jest po stronie lewej, przerabiamy ją normalnie, tak? Oczko lewe. Tak naprawdę, czy to będzie prawa, czy lewa strona, to nie ma znaczenia. Akurat tak jest mi wygodniej. Natomiast później oczko prawe, w tym tutaj, robimy w ten sposób. Tak? Czyli sposobem właśnie takim angielskim. Oczywiście Angielki robią to, czy w ogóle osoby robiące tym sposobem, robią to pewnie z dużo większą wprawą niż ja. Natomiast chodzi mi generalnie o pokazanie Wam, że łącząc te dwie techniki, te dwa sposoby robienia na drutach, mamy taki porządek w nitkach. Nic nam się tutaj z tyłu nie plącze, to jest dużo prostsze.
Naprawdę przy odrobinie ćwiczeń wychodzi to potem już bardzo, bardzo szybciutko, sprawnie. Ta dzianinka sobie przerasta i nie trzeba tych nitek cały czas z tyłu przekładać, czego ja akurat w takich wzorach żakardowych bardzo, bardzo nie lubię. Akurat tutaj pokazuję Wam taki już naprawdę najprostszy rodzaj żakardu, czyli taki ściągacz, który jest dołem czapeczki, ale to nie ma znaczenia. Powiedzmy, że zatrzymam się tutaj i pokażę Wam, na przykład będziemy robić trzy oczka jednym kolorem i trzy oczka drugim kolorem. Będziemy to robić dokładnie w taki sam sposób, tak? Czyli na przykład tu raz, dwa, trzy. Przechodzimy do kolejnego i teraz znowu, tak? Oczko prawe, oczko prawe, oczko prawe. I znowu, tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby ta nitka z tyłu nie była zbyt mocno napięta, ale naprawdę uwierzcie mi, że robiąc w ten sposób, ta nitka idzie tam w miarę swobodnie i efekty są. Trzeba po prostu troszeczkę poćwiczyć, tak? Ja tutaj już nie robię tego ściągacza, specjalnie pokazuję Wam, jak robić to, kiedy już na przykład robimy sobie wzór, gdzie wymagane byłyby powiedzmy trzy oczka. No trzeba oczywiście liczyć, ale myślę, że tym sposobem, zobaczcie, tu już weszły nam inne kolory, tak? Z tyłu ładnie są te nitki poprzekładane i przede wszystkim, co najważniejsze, te dwie nitki nie plączą się z tyłu. Cały czas ta robótka jest taka porządna. Pokazywałam Wam, jak robi się takim sposobem na okrągło. Natomiast, tak jak wcześniej już pokazywałam, tutaj sygnalizowałam, można to robić w normalnej robótce, takiej płaskiej. Akurat tutaj robiłam bez jakiegoś konkretnego wzoru, to jest tak zwany wzór z głowy, czyli z niczego. Starałam się robić to w miarę prosto, tak żeby powiedzmy w powrotach, tam gdzie robiłam oczka lewe, już sobie nie zadawać jakiegoś wielkiego trudu. Natomiast też oczywiście te niteczki z tyłu tak gęsto są przekładane. Jak widzicie, po prostu trzeba dbać o to w żakardach, żeby ta nitka nie była za bardzo napięta, bo inaczej ściąga się ta robótka i nie wygląda to ładnie. Trzeba cały czas dbać o napięcie nitki. Ale myślę, że efekt jest wart zachodu. Trzeba liczyć te oczka, trzeba troszeczkę poćwiczyć, natomiast no można tutaj już później bawić się naprawdę wieloma kolorami, włóczkami. Raczej lepiej jest łączyć tę samą grubość nitki. Starajcie się na to zwracać uwagę. Chyba że zależy Wam na tym, żeby na przykład takie elementy pojedyncze, które są w robótce, były tak w jakiś sposób wyeksponowane, wystające. No ale też trzeba raczej myśleć o tym, że jest to efekt zamierzony, a nie poddawać tego absolutnie no na zasadzie jak to wyjdzie, tak? Zobaczymy jak wyjdzie. Raczej łączmy te same grubości nitki, to nie znaczy, że to musi być ten sam akurat producent, ten sam rodzaj, ale chodzi o długość nitki w 50 czy w 100 gramach, żeby ona była przynajmniej przybliżona, wtedy ta dzianina będzie gładka, nie będzie się tam nic ściągać, jeżeli będziemy oczywiście pilnować napięcia nitki. I to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was do zadawania pytań, do sugerowania tematów, o których chciałybyście się czegoś dowiedzieć. No myślę, że będziemy tym prośbom wychodzić naprzeciw. Do zobaczenia.